bardzo, bardzo komplikuje sytuację. Skład zespołu niemieckiego to bramca Alisa Wetterlein z dwójką, Luisa Wenzing numer 27, Josephine Henig numer 28, Lena Gessling. Dobre, z dziewiątką. Bardzo Anna Bleza i proszę brawo. Państwa, mamy bramkę, tak brawo. Jest. Chwila rozluźnienia w zespole niemieckim. Gloria Chinaza strzela gola w 47 minucie gry, a więc brawo, brawo polski zespół. Błyskawicznie pokazują charakter zawodniczki Unii Racibórz. Ale proszę zauważyć, doskonałe zagranie do... O, pięknie. I tutaj fantastyczne, fantastyczne. Kapitalne. Żaden z piłkarzy, fanów grających tak, w najzacniejszych klubach by się nie powstydził tak. Takiego uderzenia. Przelobowana bramkarka. Niemcy myślały już chyba, że polski zespół załamie definitywnie, skapituluje, ale ten gol znów pokazuje, że będą jednak walczyły podopieczne Remigiusza Trawińskiego.